A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus, 4 października. Zapraszam na kolejny Krypto Flash. Dzisiaj Bitcoin zaczyna notowania w okolicach 8100 dolarów. Kontrakt terminowy podglądam w tym momencie na bocznym wykresie 8090 dolarów dokładnie. Obniżyliśmy kurs z 8,5 tysiąca z powrotem w tą strefę 8000. Najbliższy weekend zapowiada się dosyć ciekawie, dlatego że większość osób będzie obserwowało ten rynek z bardzo dużą uwagą, ze względu na to, że jeżeli by Bitcoin okazało się, żeby wybił tą strefę 8000, no to myślę, że może dojść do małej paniki na rynku. Spekulacji jest bardzo dużo, między innymi dzisiaj o tym w Crypto Flash. Spekulacje na temat ceny Bitcoina. Przejdźmy zatem na serwis Stokeneo News. Zobaczmy, że cena Bitcoina aktualnie do polskiej złotówki 31 951, no i cały rynek praktycznie na czerwono, oprócz rynku, który bardzo dobrze w ostatnim czasie się zachowuje. To jest rynek polskiej TEO do polskiej złotówki, czyli coin Tokeneo, token Tokeneo, który bardzo dobrze w tym momencie wygląda, jeśli chodzi o cenę, i nieustannie rośnie. Wracamy do serwisu. Dzisiaj między innymi właśnie o spekulacjach dotyczących ceny Bitcoina, bo tych spekulacji jest coraz więcej. No i oczywiście chcielibyśmy wszyscy znać, aby ktoś przepowiedział nam trafnie oczywiście cenę Bitcoina. I tych spekulacji jest bardzo dużo. Dużo serwisów informacyjnych pyta w tym momencie ekspertów co do przyszłej ceny. Przyznam szczerze, że również z dużym zaciekawieniem oglądam to, co w tym momencie jest podawane na rynek, czyli informacje, które do nas trafiają, dlatego że jest dużo teorii, niektóre są sprzeczne, ale w tym momencie większość osób wskazuje właśnie na halving, który będzie w maju w 2020 roku, czyli halving, czyli utrata części nagrody za wydobycie Bitcoina o połowę, zmniejszenie zysków, inaczej mówiąc, z wydobycia. Co to może oznaczać? Oczywiście to jest ograniczenie podaży. Ograniczenie podaży przy założeniu, że popyt utrzymamy na tym samym poziomie, powinien oczywiście spowodować wzrost cen. Tak mówi stara szkoła ekonomii. I teraz jeśli chodzi o opinię ekspertów, CNN postanowił zapytać właśnie znanych ludzi w branży, czy Bitcoin ma szansę jeszcze w tym roku dojść do 10 tysięcy dolarów. No i tutaj pierwsza z wypowiedzi Benjamina Blanstan mówi właśnie, że tak, Bitcoin dojdzie oczywiście do tej strefy. Naczelny dyrektor Transforma Group Michael Terpin mówi, że będzie znacznie więcej. On wskazuje cenę 15 400 dolarów i jest tutaj podana dosyć ciekawa argumentacja, że Bitcoin i rzeczywiście przed halvingiem, na dwa kwartały przed halvingiem podnosił ceny, natomiast sam czwarty kwartał w tym roku powinien być tym wybiciem i będzie podobny według właśnie Michaela Terpina do 2015 roku, czyli możemy spodziewać się około 85% zysków. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o dobre informacje i przewidywania. Niemiecki bank Bayern LB mówi, że będzie tutaj cena znacznie wyższa, że cena nawet dojdzie do 90 tysięcy dolarów właśnie na skutek tego halvingu i swoje teorie, ten bank czy te zapowiedzi optymistyczne opiera oczywiście na historycznych analizach złota, które bardzo podobny sposób wcześniej reagowało. Nie podane są tutaj właśnie historyczne notowania złota i okres, który został przebadany. Dlaczego akurat bank opiera, czy analitycy tego banku opierają właśnie swoje przypuszczenia na złocie, ale na pewno musi być z tym jakaś ciekawa logika. Oczywiście wiadomo, że
przyspieszenie procesu tutaj będzie niedoboru Bitcoina na rynku po tym halvingu, więc podaż ograniczona przy tym samym popycie powinna rzeczywiście logicznie spowodować wzrost cen. No i oczywiście John McAfee, znany wszystkim, za każdym razem jak czytam wypowiedzi tego pana, to mam uśmiech na twarzy. On jest nadal bardzo optymistyczny. On twierdzi, że Bitcoin będzie kosztował w 2020 roku $1 milion. Te zapowiedzi oczywiście są nam znane już znacznie wcześniej, od kilku lat. Pierwsza chyba była na początku 2017 roku, że Bitcoin dojdzie do $1 miliona. Zresztą słynna obietnica tego pana. Ja chyba na jego miejscu, jakbym rzucał takie słowa, również bym je musiał cały czas podtrzymywać, bo John McAfee stwierdził, że obetnie sobie pewną część ciała i ją zje, więc jeżeli Bitcoin nie dojdzie w 2020 roku, więc ciekaw jestem, jakby wyglądał John McAfee po prostu bez penisa. No, proszę nie robić tego w domu. Zobaczymy, czy rzeczywiście $1 milion będzie. Na chwilę obecną jest to cena przy okolicy 8 tysięcy, więc daleka droga jeszcze do miliona. Jeśli chodzi o wykres, przyznam szczerze, że proszę zwrócić uwagę na notowanie kontraktu terminowego. Optymistyczny poziom $8000, to co mówiłem na początku tygodnia, może być kilkukrotnie tutaj przejeżdżany, więc te spadki od 4 sesji mnie wcale nie dziwią. Nie myślę, żeby tutaj w weekend był jakiś szczególny ruch, w sensie dużych zasięgów, czy w jedną, czy w drugą stronę. Do wyłamania oczywiście tej strefy 8000 może dojść, natomiast spodziewam się tutaj ruchu bocznego na tym wykresie, więc tak jak wiedziałem, że 8 tysięcy powinno być naruszane nawet nie raz, a pewnie i kilkukrotnie. Wróćmy jeszcze na serwis Tokeneo News. Kolejne informacje dotyczące właśnie Bitcoina. Kraje rozwijające się sięgają właśnie po tą kryptowalutę. Bardzo ciekawe badania pokazujące właśnie, że to kraje najszybciej rozwijające się bardzo, bardzo często sięgają właśnie po Bitcoina i tutaj analityk rynku i założyciel serwisu UsefulTulips.org skupił się właśnie na wolumenie obrotu, no i przedstawia tutaj wykresy i miejsca, w których tych wolumen był bardzo dużo. Oczywiście na pierwszy rzut oka już tutaj widać, że rok 2017-2018 to lata, kiedy mieliśmy najwięcej wolumenu na rynku. Wtedy nie tylko Bitcoin, ale pozostałe alty bardzo mocno tutaj były handlowane, więc te wolumeny były rekordowe. Teraz takiego okresu oczywiście nie ma, natomiast najwięcej tego wolumenu jest w Ameryce Południowej, Europie Wschodniej i Afryce Subsaharyjskiej. Aktywność tutaj jeszcze czytamy, aktywność Bitcoina na platformie, chodzi o platformę Local Bitcoins, która umożliwiała taki handel peer-to-peer, powędrowała w kierunku konkretnych środowisk geopolitycznych, a jego użycie, nie spekulacje na jego temat, było najlepszą siłą napędową. Chodzi o to, że w gospodarkach, w których wystąpiła bardzo duża inflacja, ta platforma odegrała znaczną rolę, gdyż osoby mogły rzeczywiście inwestować, zamieniać swoją oczywiście narodową walutę na Bitcoin i w ten sposób chronić się przed inflacją. Natomiast problem z wolumenem jest dosyć duży w tym momencie. Zresztą widać to też po giełdach, po książkach zleceń. Dużo oczywiście wolumenu spadło, bo jeszcze nie tak dawno mieliśmy $100 miliardów na dobę. Obrót na rynku kryptowalutowym, sumaryczny oczywiście. Natomiast teraz po paru miesiącach od tego badania jest zaledwie połowa z tego, czyli 50 miliardów. Jest to naprawdę mało. I tutaj przyczyny są różne. Między innymi podaje się, że ten wolumen spadł dlatego, że Bitcoin zdominował pozostałe alty i tutaj za chwilę jeszcze będziemy mówić o Litecoinie, pozostałe alty i również jest bardzo duża rywalizacja pomiędzy giełdami kryptowalutowymi.
walutowymi. Te giełdy do niedawna współpracowały na zasadzie wymiany książki zleceń, dostarczały sobie nawzajem wolumen. Natomiast w tym momencie giełdy, te większe oczywiście, próbują tym mniejszym ukrócić ten proceder, no i chciałyby, żeby rzeczywiście tutaj, jak już ktoś ma dominację na rynku, to próbuje tą dominację jakby utrzymać i w ten sposób z małą płynnością, nie dostarczając płynności konkurencji, jest w stanie tą konkurencję bardzo skutecznie podcinać, jak również bardzo restrykcyjne prawo, które coraz częściej gdzieś w jakichś krajach pojawia się, ograniczające oczywiście handel kryptowalutami. Jeśli chodzi o restrykcje, nie byłbym do końca tutaj tak strasznie przekonany, że akurat to może wpływać. Z pewnością tak, ma to wpływ oczywiście, ale nie myślę, że ten wpływ jest największy. Dlatego, że niektóre kraje wprowadzają restrykcje co do handlu, natomiast są kraje, które w tym momencie bardzo poważnie myślą nad rozwiązaniami umożliwiającymi oczywiście zakup, wprowadzenie Bitcoina w rynek i używanie jako tradycyjnej, czy zamiennik tradycyjnej waluty. Więc z jednej strony tworzy się jakieś prawo restrykcyjne, z drugiej strony w innych częściach świata ten rynek jest uwalniany. Wiemy, że już możemy kupować, no praktycznie wszystko możemy za Bitcoiny kupować, ale są coraz więcej krajów, również właśnie w Europie, które rozliczają, nawet urzędy podatkowe w poszczególnych krajach rozliczają właśnie kryptowaluty w przyjazny sposób. No i na sam koniec kurs Litecoina. Ja nie tak dawno zrobiłem wideo oczywiście dotyczące Litecoina i dystrybuowałem to wideo właśnie głównie na stronach czy profilach facebookowych. I pojawiły się komentarze właśnie bardzo krytyczne, że Litecoin to jest nowa wersja Bitcoina i tutaj ta dominacja, to znaczy nawet nie dominacja, ale świetność Litecoina będzie podtrzymana. Ja się oczywiście nie zgadzałem z tym, dlatego że po wykresach ewidentnie widać, że Litecoin przeżywa bardzo duże problemy i myślę, że jest to może nie sam koniec, ale powolny taki proces umierania tej waluty. I tutaj bądźmy szczerzy, jest to waluta rzeczywiście, która miała zastąpić Bitcoina, miała być lżejsza, szybsza, jeśli chodzi o przepustowość transakcyjną i ona spełniała takie funkcje. Natomiast dzisiaj takich Litecoinów, czy nawet lepszych projektów jest znacznie więcej. Litecoin oczywiście był pierwszy, ale ten rynek widać nie zachowuje tutaj do końca, oprócz Bitcoina, takiej zasady pierwszeństwa. Tutaj liczy się cały czas nowa technologia, nowe rozwiązania i myślę, że nowe projekty, które będą wchodzić, one mają rzeczywiście bardzo duży potencjał na taki hype. Natomiast Litecoin nie odegrał jakiejś szczególnej roli, jak się okazuje po pewnym czasie. Jest tysiące bardzo, może nie tysiące, a setki podobnych projektów, więc ta kryptowaluta, czy ten alt, przepraszam, on powoli tutaj wymiera moim zdaniem. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, bo na rynku są rzeczywiście tysiące altcoinów i każdy inwestor, początkowy inwestor, broni rękami i nogami danego projektu. Natomiast rozliczają te projekty wykresy i wycena na wykresach. No i tutaj z przykrością mogę stwierdzić, że rzeczywiście podtrzymuję swoją tezę, że Litecoin nie jest już dobrym projektem inwestycyjnym i na pewno są lepsze. Co do jego przyszłości, myślę, że będzie wypierany przez nowe projekty. Widać to zdecydowanie po wykresach, że ma bardzo, bardzo duże problemy. I to nie jest alt, w którym ja oczywiście jestem zapakowany, czy chciałbym ewentualnie kupić go inwestycyjnie, czy chociażby spekulacyjnie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Was już na kolejny Crypto Flash w poniedziałek
i życzę Wam miłego, udanego weekendu. Jeżeli odcinek był dla Was wartościowy, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i osoby, które nie subskrybują naszych kanałów, zachęcam do naciśnięcia znaczka subskrybuj i dzwoneczka, żeby być informowanym o każdym nowym wideo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się, miłego weekendu raz jeszcze. A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?